Samo bezpieczeństwo i higiena pracy, nie będziemy oczywiście mówić o tym, kiedy one się zaczęły, jakie były zalążki, choć trzeba przyjąć, że na początku to bezpieczeństwo i higiena była dość pojmowana dość mocno pierwotnie, bo bezpieczeństwo jako techniczne bezpieczeństwo, czyli próba odpowiedzi na pytanie, jak zbudować, stworzyć maszynę, żeby ona w przestrzeni pracy po prostu była bezpieczna. Z drugiej strony higiena pojmowana wprost, bo na początku XX wieku nie było bieżącej ciepłej wody i ludzie nie zawsze się myli, a jak się nie myli, to chorowali. A jak chorowali, to albo nie przychodzili do pracy, to generowało koszty i straty dla pracodawcy, albo jak przychodzili, po prostu byli mniej wydajni. Tak? Dzisiaj dalej mamy z tym do czynienia, bo jakbyśmy spojrzeli sobie na bezpieczeństwo i higienę pracy, czy to, co mówił między innymi dr Marcin Krause, próbując przedstawić nam, jak wygląda dzisiejszy pomysł na kształcenie, zarówno na poziomie średnim, czy studiów wyższych. Co prawda ubolewam, że nie było tam wyjustowane Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach jako awangarda w tej dziedzinie, no ale okej, są inne uczelnie, też to też rozumiemy. Natomiast muszę powiedzieć, że to bezpieczeństwo dość istotne i one tak de facto było gruntem powstania nawet tej dyscypliny. Nasi zacni profesorowie, ci, którzy od początku na uczelni z nami byli, czy to profesor Lebecki, profesor Lipowczan, to wszystko inżynierzy. No, chciałem tutaj pana doktora znowu do niego wrócić. Ja też nie jestem inżynierem, a zajmuję się bezpieczeństwem i higieną pracy, bo dzisiejsze podejście stanowi o tym, że to BHP też jest takie interdyscyplinarne, podobnie jak ta kryminalistyka, może nawet troszeczkę bardziej. Nawiążemy, że dzisiaj podejście do higieny to nie tylko mycie, choć ono też jest ważne. Ale dzisiaj się wszyscy myją, to już wiemy. Choć ja mam syna, który ma lat 11 i u niego widzę taki cykl, że muszę go dość mocno indagować, żeby zęby mył. I pytam, czy umył te zęby, czyli znowu odchodzimy tutaj do zarządzania, czy też do kontroli. Mówi, że umył, więc sprawdzam. I mówię, jakże się umył, jak masz szczoteczkę suchą? Na następny dzień, jak pytam, to mówi, że umył. Patrzę, szczoteczkę mam mokrą, ale zauważyłem, ją tylko zmoczył. Czyli fajnie, bo jest kreatywny, ale nie chodziło mi dokładnie o to. Myślę, że za jakiś czas będzie się dość intensywnie mył, a potem być może popełni małżeństwo i przestanie mu zależeć, ale nie będę miał na to wpływu, bo i takie zachowania wśród ludzi obserwujemy. Ja chciałem się zatrzymać jednak nie na bezpieczeństwie i higienie pracy, tylko na tym, w mojej ocenie, takim kamieniu milowym, czyli dacie 26 kwietnia 1986 roku, gdzie o godzinie 1:23 ci, którzy nie spali, widzieli łunę na niebie i nie wiedzieli, są świadkami największej nuklearnej, cywilnej katastrofy, czyli wybuch 4. reaktora w Czernobylskiej Elektrowni Jądrowej imienia Włodzimierza Ilicza Lenina. Przez 2 dni świat nie wiedział o tej katastrofie, ale potem wiatr nieco się zmienił i Szwedzi piesi zauważyli, że coś niepokojącego się dzieje. I okazało się, że w Związku Radzieckim wtedy, bo to był Związek Radziecki, doszło do tejże katastrofy. Została ukonstytuowana grupa międzynarodowa International Nuclear Safety Group, ona przyjechała na miejsce katastrofy. I szanowni państwo, można przyjąć, że to było pierwszy raz zderzenie podejścia do problemów bezpieczeństwa w zachodniej Europie, bo trzeba pamiętać, że ci specjaliści też byli właśnie z zachodu, i podejścia takiego, rzekłbym, dość dowolnego, jakie charakteryzowało państwa bloku wschodniego czy też komunistycznego. Na zachodzie człowiek był wartością, na wschodzie ten stosunek do niego był mocno ambiwalentny. Na zachodzie projekt był świętością, a na wschodzie no niekoniecznie. Komisja chce napisać, że główną przyczyną katastrofy jest elementarny brak przestrzegania przepisów BHP. Ale historycznie wtedy, gdy spojrzymy, w Związku Radzieckim rządził Michał Gorbaczow, który pod hasłem pielestrojka, czyli reforma, zmiana, chciał zreformować ten potężny twór, jakim był Soviet Union, i mocno mu w tym kibicował 40. prezydent Stanów Zjednoczonych, republikanin Ronald Reagan. I to on mocno przekonywał środowisko międzynarodowe i tę komisję, że być może nie jest zbyt dobrze, żeby tak trywialna w jego ocenie przyczyna, jaką było elementarny brak przestrzegania przepisów BHP, jest konsekwencją tak poważnej katastrofy. I ta komisja zaczęła kombinować, jak tu zrobić, żeby było dobrze. I oni w raporcie napisali, że główną przyczyną katastrofy była niska kultura bezpieczeństwa pracy. Tak de facto zaczerpnęli troszeczkę o tym, o czym mówiła wczoraj pani profesor, mówiąc o kulturze błędu, czy też kulturze w organizacji, która też jest mi bliższa niż kultura organizacji. Na tej płaszczyźnie powstała de facto nowa definicja, wtedy jeszcze nie wydefiniowana, bo na początku nikt nie wiedział, co to jest kultura bezpieczeństwa, natomiast 7 miesięcy później brytyjski komitet do spraw bezpieczeństwa i zdrowia, Health Safety Executive w Anglii, pisze, że
Przez kulturę bezpieczeństwa powinniśmy rozumieć indywidualne i grupowe wartości, postawy, cechy, które determinują styl i jakość zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Od tego momentu, szanowni państwo, możemy powiedzieć, że mówimy o tym nowoczesnym podejściu. W Polsce, o czym mówiła dzisiaj pani rektor, mamy kodeks pracy, a tam jest napisane w artykule 207 obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić bezpieczne, higieniczne warunki pracy. Konstytucja w artykule 66 mówi, każdy zatrudniony w Polsce ma prawo do bezpiecznej pracy i prawo do wypoczynku. Ja wolę tą drugą część od razu państwu powiem, tak? Natomiast nigdzie nie jest pisanie o kulturze bezpieczeństwa. To jest coś szerszego. To jest coś, co stanowi właśnie o podejściu pracodawcy do pracownika, o tym, jak odnosimy się do sytuacji, kiedy dochodzi do zdarzenia potencjalnie wypadkowego. Oczywiście wielu badaczy potem się tym zajmowało i to jest dowód też na to, że dzisiaj nauki dotyczące bezpieczeństwa pracy niekoniecznie zamykają się tylko w tych naukach technicznych, ale niektórzy upatrują, że w naukach o zarządzaniu jakości, bo tam przecież mówimy właśnie o kulturze bezpieczeństwa pracy. Towarzyszyć mi będą dzisiaj przez to krótkie spotkanie dwa autorytety. Jeden z nich to Scott Geller, on jest behawiorystą, a nie inżynierem w zakresie BHP, tak na dobrą sprawę zajmujący się tym, dlaczego podejmujemy zachowania ryzykowne, co w ogóle powoduje, że ludzie decydują o tym, czy o czymś innym, czy tak albo inaczej będą się po prostu zachowywać. I on swoją teorię dotyczącą kultury bezpieczeństwa, bo też ją zdefiniował, oparł na takich kilku ważnych płaszczyznach, które pozwoliłem sobie tutaj wytłuścić. Z jednej to jest kształtowanie świadomości, a to kształtowanie świadomości pracowników przez zaangażowanie ich wszystkich, a nie tylko wybranych grup. Pokazanie, że praca grupowa i odpowiedzialność zespołu jest bardzo istotnym komponentem budowania kultury bezpieczeństwa pracy, co stanowi też o przynależności do zespołu, a tym samym gwarantuje pracodawcy, że fluktuacja u niego będzie na mniejszym poziomie, a przecież też o to chodzi, bo jeżeli nam pracownicy się zmieniają, to tą energię musimy wkładać w implementację nowo zatrudnionych i tak de facto powtarzanie tego, o czym żeśmy już rozmawiali. No i wreszcie własna edukacja w kontekście też determinacji pracowników do tego, żeby chcieli podejmować działania mające na celu rozszerzenie ich kompetencji, jeżeli chodzi o wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania pracy w sposób bezpieczny. Geller pokazuje, czy takie zasadnicze składowe, które stanowią o kulturze bezpieczeństwa pracy. Z jednej to jest środowisko fizyczne pracy, czyli w moich gdzieś tam opracowaniach, ja to sobie nazywam, te uwarunkowania techniczne. Jeżeli mamy odpowiedni zasób pieniądza, one dziś są bez problemu do załatwienia, bo możemy kupić nowoczesną maszynę, możemy kupić nowoczesną technologię, możemy nająć świetnych fachowców, którzy będą zarządzać nam tym procesem, jakim jest bezpieczeństwo pracy. No jedynym determinantem, który nam może tutaj przeszkadzać, to jest faktycznie zasób finansowy. I to jest to, o czym tutaj w nawiasie powiedziałem. Drugi element to zachowania pracowników, czyli przestrzeganie przepisów BHP, przekazywanie informacji, współpraca, czyli komunikacja oparta na wzajemnym zaufaniu, poczucie, jeżeli pracownik postuluje albo przedstawia pewien problem, to nie będzie to interpretowane, że jest, przepraszam za kolokwializm, konfidentem albo utrudnia, tylko to jest vox populi, głos ludu, który należałoby uwzględnić w przyszłych działaniach poprawiających de facto bezpieczeństwo. Tu jest też troska wyrażana poza standardy w bezpieczeństwie pracy. Pani rektor dzisiaj mówiła o badaniach lekarskich. Zdarza się czasami, że proszą mnie różne podmioty o pewną konsultację. Moim ulubionym podmiotem to jest oświata w ogóle. Jeżeli tu są BHP-owcy, a też są nasi tutaj już przyszli inżynierzy, bo to trzeci rok, czyli też creme de la creme naszej uczelni, to szanowni państwo, niektórzy czynni BHP-owcy. Jak rozmawiam z BHP-owcami, to jedna z trudniejszych grup do szkolenia BHP to są właśnie nauczyciele. Tam jak przychodzisz na salę, przepraszam za kolejny kolokwializm, foch wyrysowany na twarzy. Ale szanowni państwo, czasami chcę obronić tych nauczycieli, bo czasami jest tak, że tych nauczycieli mówi wybitny specjalista, a ten wybitny specjalista, szczególnie tutaj na Śląsku, nie chce nikomu łatki sobie przypinać, broń Boże, daleki jestem od tego, jest fachowiec, który do tej pory swoje szlify w dziedzinie BHP realizował w zakładzie na przykład produkcji węgla, czyli w kopalni. I raz byłem na takim wydarzeniu, tu się podzielę taką moją uwagą, bo moim zadaniem było ocenienie kogoś, jak prowadzi szkolenie, to też trudna sprawa. I pan mówi do nauczycieli i tak de facto jego główną treścią było to, że największe zagrożenie w środowisku pracy to metan,
Bardzo ważne jest, żeby pył węglowy był odpowiednio analizowany, a że pył węglowy to drobiny węgla przechodzące przez sito milimetr na milimetr, a optymalne stężenie tego pyłu to jest między 300 a 500 gram na metr sześcienny, że jak to wybuchnie, to narody klękajcie. Być może to jest ciekawe, ale dla nauczyciela niekoniecznie. Być może on powinien w zupełnie innym kierunku spojrzeć. Natomiast też, jeżeli chodzi o badania, to niestety zdarza się tak, że te badania są rozstrzygane w kryterium CCC, czyli cena czyni cuda. Im tańszy, tym lepszy. I szanowni państwo, zapytajmy się sami siebie, jak wyglądają czasami te nasze badania. Czy to jest tak, że ten lekarz z pełną estymą i zaangażowaniem chce przeanalizować nas na zdrowie w oparciu o skierowanie, które pracodawca mu wypisał i nawet starał się, żeby były czynniki zagrożenia, opis stanowiska? Czy to jest też tak, dzień dobry, zdrowy pan? No, jak pan wstaje, nie kręci się w głowie? Nie, ciśnienie może panu zmierzyć. O, wyszło panu 180 na 95, no troszkę podwyższone, ale pewnie pan ma syndrom białego fartucha. W zaufaniu powiem, ja też mam. I tak to się kończy. Nie mówię, że jest tak zawsze, żeby jasność była, bo mam szczęście to, że współpracuję z takimi podmiotami, gdzie te badania są bardzo poważnie traktowane, a i budżet też jest bardzo duży. Ta firma, która do nowego lekarza przyszła po raz pierwszy, czy też do zakładu, który bada to, ten stan zdrowia, czyli profilaktyka medycyny pracy, to te panie, które widziały, jaki jest budżet i co mają mieć zbadane, to się pytają, czy oni w kosmos będą latać, bo tak to było szczegółowo zrobione, ale raczej niestety to jest wyjątek, a nie reguła. Natomiast ostatni element, o którym mówi Geller, to cechy wewnętrzne pracowników, to, co jest najtrudniejsze, czyli umiejętności, motywacja i wiedza. Bo tutaj my jako menadżerowie, safety menadżerowie, mamy trudność. I dzisiaj zawsze to powtarzam studentom, że bycie BHP-owcem nie jest łatwe, ale o wiele trudniejsze jest bycie safety menadżerem. Bo safety manager to jest ta osoba, która ma modelować zachowania, a nie tylko zwracać uwagę na to, żeby techniczne bezpieczeństwo było zrealizowane. Jeszcze raz powtarzam. Jeżeli mam odpowiednie zasoby finansowe, to jest do zrobienia bez żadnego problemu. Przekonać ludzi, żeby oni chcieli pracować w bezpieczny sposób i to zrozumieli, jest o wiele trudniej. I o tym się przekonał kolejny naukowiec, którego chciałem państwu tutaj zaprezentować, profesor Patrick Hudson, który w 1996 roku przedstawił taką teorię ewolucji kultury bezpieczeństwa. I to wystąpienie przede mną kolegi, który tam przedstawiał w tym swoim zakładzie, jak wygląda rola menadżerów i pewne założenia, które korporacja niemalże włożyła im do zakresu obowiązków, to upatruje, że mieli pomysł i po prostu troszeczkę wzorowali się na profesorze Hudsonie. On robił bardzo szerokie badania i tu się znowu odnoszę wczoraj do pani profesor, która ubolewała na tym, że niestety próba badawcza raczej taka, gdzie ktoś coś zarzuci. Hudson badał tą kulturę bezpieczeństwa przez kilka lat i robił to de facto w każdej szerokości geograficznej. Czyli nie było tu uwarunkowania, że na Śląsku to wygląda tak, a gdzie indziej wygląda tak, bo oczywiście on też wskazał w tych swoich badaniach, że uwarunkowania kulturowe są bardzo istotne. Bo zupełnie inaczej będzie wyglądać to bezpieczeństwo w Chinach, a już inaczej wygląda dzisiaj w Chinach niż wyglądało 20 lat temu. Indie dzisiaj są niestety takim krajem dość mocno ekstremalnym. I on powiedział, analizując te swoje badania, że na samym dole tej piramidy jest tak zwana kultura patologiczna. To jest takie podejście do BHP, że jeżeli dochodzi do wypadku, mówimy zawsze, że to jest wina pracownika. Jeżeli komuś obciął rękę, mówię, stary, no niepotrzebnie, żeś tą rękę tam wkładał, ale z drugiej strony powiem ci tak, kompletnie już nas nie jesteś potrzebny do pracy, bo my nie potrzebujemy osoby na linii produkcyjnej bez jednej ręki i tak na dobrą sprawę, tu masz nominację do opuszczenia domu wielkiego brata. No i co więcej, nie tylko firma się nim nie przejmuje, ale i ten system niespecjalnie chce o niego zadbać. I gdybyśmy dzisiaj chcieli popatrzeć, że ta kultura jeszcze o charakterze patologicznym jest, to myślę właśnie, że Chiny, gdybyśmy, przede wszystkim Indie, gdybyśmy tam patrzyli, to tak by było. Ja na co dzień badam tą kulturę, ale w takich zakładach, gdzie prężną muskuły, że u nas jest high level. Deklarowana kultura bezpieczeństwa faktyczna to też dwa różne światy. Drugi poziom, o którym mówi Hudson, to kultura reaktywna, charakterystyczna dla nas, dla Polaków. Jak się coś stanie, to jest action plan, zbiera się zespół, mocne postanowienie poprawy. Ja przepraszam, ja to nazywam sobie kulturą nie tyle reaktywną, co kulturą syndromu Katza.
Być może niektórzy z Państwa po wieczornych kularach takie rano dolegliwości mieli i głęboko sobie powiedzieli, już więcej alkoholu do ust nie wezmę, ale za tydzień, gdy była konferencja, myślę, że modus operandi byłoby bardzo podobne. I niestety w tej kulturze też tak jest i w tych zakładach, gdzie jest tylko BHP, ośmielam się taką tezę postawić, że ta kultura reaktywna jeszcze by odnalazła odzwierciedlenie również w Polsce. Kultura wyrachowania, zwana też kulturą systemową, w tej kulturze charakterystyczny jest pogląd taki. Mamy zaimplementowany system zarządzania bezpieczeństwem. Mamy doskonale opracowaną ocenę ryzyka zawodowego. To pracownicy już wszystko wiedzą. Tak de facto nic się nie stanie. Bardzo chybiona teza, bo gdyby tak było, szanowni państwo, wszyscy ci, którzy dzisiaj przyjechaliście do nas na konferencję samochodami, to prawdopodobnie macie uprawnienia do poruszania się tymi samochodami. Ergo, gdzieś tam kiedyś robiliście prawo jazdy. Jak żeście robili to prawo jazdy, był egzamin teoretyczny, a potem praktyczny. Nie wiem, który trudniejszy, to jest kwestia wtórna. Ale dokument potwierdzający prawo do poruszania się w ruchu drogowym udowadnia, że państwo macie wiedzę na temat tego, w jaki sposób się poruszać i znacie też przepisy ruchu drogowego. Czyli jak jedziecie drogą i widzicie na poboczu znaczek z czerwoną obwódką, gdzie jest napisane 70, to co oznacza? Że nie jedziemy więcej niż 70. To po co nam jest policja? I to jeszcze taka, która na przykład tutaj, jak powiedziecie państwo, to mają dwa samochody, od razu powiem. To jest Kia Sportage i Supra. Supra jest nowym samochodem, nie wszyscy o nim wiedzą i możecie taki rabat w postaci bonu dodatkowego zdobyć. No szanowni państwo, sam system bardzo jest pomocny, ale nie jest panaceum na wszystko. Gdzieś niestety to musi być kontrolowane. Najwyższy poziom kultury, jaki znalazłem w Polsce ja osobiście, to kultura zapobiegania. Ona też jest zwana proaktywną. Czyli w tej organizacji dostrzega się i kulturę bezpieczeństwa, podnosi się kwestię, że bezpieczeństwo jest ważne, ale uzyskuje się ten efekt tylko dlatego, że jest reżim. Jak pracownik w skanski nie ma kasku, to od razu jest afera. Tutaj na sali mam przyjemność też widzieć człowieka, z którym współpracujemy w korporacji i tam bezpieczeństwo, panie Arku, jest u was high level, nie? Ale on jest high level z zapytaniem, czy dlatego, że ludzie tak chcą, czy dlatego, że tak trzeba. Dowodem na to jest taka postać, która już nie żyje, nie jest wybitnym naukowcem ani specjalistą, jest zwykłym człowiekiem, można powiedzieć, taką gwiazdą programu Złomowisko, robionego przez Discovery. I tam był taka postać jego pana Marka, dość obfity kształtów. I to właśnie pan Marek, który w Polsce żadnych standardów nie trzymał. Jeździł złom, zbierał żadnych rękawic, nigdy szlifował szlifierką kątową, jak i okulary. To w ogóle nie ma o czym mówić. Ale potem z tym swoim przyjacielem Edkiem pojechali do Szkocji. I tam na złomowisku ubrał kakakazu, ubrał kamizelkę, bo inaczej by go tam nie wpuścili po prostu. Czyli jednak tam udało się zaimplementować te dobre zwyczaje, w Polsce niekoniecznie. Ktoś powie, to dlatego, że my Polacy mamy wrodzoną taki gen sprzeciwu. I może faktycznie coś niestety w tym jest, że jest ten gen sprzeciwu. Najwyższa kultura, o której mówi Hudson, to kultura kompleksowa, zwana też kompletną, gdzie zauważymy partycypację w bezpieczeństwo wszystkich pracowników, gdzie wręcz pokutuje hasło, nie jest nic tak ważne, żeby nie mogło być wykonywane w sposób bezpieczny. Gdzie higienę nie rozumiemy tylko w pryzmacie mycia rąk, ale budowania odpowiedniego klimatu pracy. I to jest to, o czym mówiła wczoraj, widzę koniec czasu, o którym mówiła wczoraj pani doktor, wskazując, że gdzieś było ogłoszenie na menadżera, który miał się zająć tym, żeby było miło w pracy. Szanowni państwo, tak jest. Wczoraj żeśmy się też pytali, gdzie jest to wypalenie takie duże i też pani profesor mówiła, że wśród informatyków faktycznie jest z prostej przyczyny, tam jest pewna powtarzalność i tak dalej. Jest taka firma Data Evolution Labs z Wrocławia, z którą współpracuje w zakresie szkoleń dotyczących budowania zespołu i pracy zespołowej. Tam jest prezes, który mówi, panie Jacku, to szkolenie ma być takie, żeby ci ludzie powiedzieli na emeryturze, tak jak w Delsach, to nie było nigdzie. Tam jest pani zatrudniona tylko po to, żeby nigdy kawy i herbaty nie zabrakło i faktycznie mają taki pokój, gdzie mają stół bilardowy, flipera i coś jeszcze. Dla nas takie totalnie abstrakcyjne, a dla nich wartość dodana, tam nie ma żadnej fluktuacji. Oczywiście mały zakład, bo tu też trzeba przyjąć skalę. Jeżeli chcemy nawet te badania robić po 700 zł i mamy 1000 ludzi, będzie to zupełnie inny korzyść, mam 20, tu się zgodzę. Tam faktycznie się nikt nie zwalnia. W zakładzie, gdzie jest wysoka kultura bezpieczeństwa, takim standardem u nas na uczelni nie ma niebezpieczeństw bardzo dużych.
jest kserokopiarka, niebezpieczna, bo wydziela tlenki azotu i ozon, ale w tak nieoznaczanych ilościach, że nie zabije nas. No chyba, żebyśmy kserowali non-stop przez 20 godzin w zamkniętym, niewentylowanym pomieszczeniu. Ekspres do kawy. No i niszczarka do dokumentów, jeżeli pan doktor miałby zawies męski i wciągła mu ta niszczarka do dokumentów, szybko musiałby ją umieć wyłączyć, aby rozwiązać ten krawat, byłoby to jakieś niebezpieczeństwo, ale takim niebezpieczeństwem jest poruszanie się. W standardach kultury bezpieczeństwa jest tak, że jak idziesz po schodach, trzymasz się poręczy. Gdybyście w amerykańskiej firmie byli i szli po schodach, nie trzymali się poręczy, każdy napotkany gościu powie, stary, złap się poręczy, bo tam od razu na ty mówią. Te bariery dość mocno obniżają. I państwo się trzymacie tej poręczy, bo ktoś wam zwróci uwagę, ale zniknie z horyzontu wzroku, wy się tej poręczy puszczycie, to jest standard. Ale następny was znowu będzie indagował kolejny i w końcu powiecie, dobra, ja się trzymam tej poręczy, żeby mnie nie zaczepiana, po miesiącu pójdę i się zorientuję. Ja się złapałem poręczy, bo to już był wypracowany nawyk. Tak to po prostu pracuje. I u nas w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy na drugim stopniu czy na studiach magisterskich mam tą przyjemność, że studentom przybliżam teorię kultury bezpieczeństwa pracy i w tej kulturze bezpieczeństwa pracy czasami, znaczy nie, zawsze mówię o Hudsonie, a czasami jak mi się przypomni, bo już jestem człowiekiem, gdzie ten Niemiec w postaci Alzheimera coraz więcej mu zabiera, to mówię o tym kazusie i kiedyś grupę miałem fantastyczną, mówię, słuchajcie, zróbmy taki eksperyment. A no zwracajcie uwagę koleżankom, kolegom, że jak nie trzymają się poręczy, to jest niebezpiecznie, szczególnie jak schodzą, i żeby się trzymali. Za tydzień miałem z nimi zajęcia, pytam, tygrysy, jak poszło? Jeden student mówił, że mu taka dziewczyna powiedziała, że przepraszam, tak wieśniackiego podrywu to jeszcze jak żywa nie zaliczyła. No i cały mój eksperyment padł w gruzach, co jest dowód tylko na to, że jeszcze troszeczkę czasu upłynie, zanim, szanowni państwo, my te nawyki bezpieczeństwa jako wewnętrzną determinację posiądziemy. I króciutko na sam koniec jeszcze tylko taki papierek lakmusowy. Kultura bezpieczeństwa, tak na dobrą sprawę można postawić taką tezę, że stanowi charakterystyczny dla większości stan świadomości zagrożeń, który jest budowany przez to, że mają wiedzę, ale też przez ocenę ryzyka zawodowego, jak ona wygląda. Czy jest tylko pułkownikiem, to znaczy wymóg artykułu 226 musi być, bo PIB jak przyjdzie sprawdzi, czy jest. Czy jest faktycznie aktywnym narzędziem, który pozwala modelować zachowania pracowników. Funkcjonujące formalne i nieformalne normy postępowania w sytuacjach zagrożenia. Czyli mówiąc krótko, czy jest przyzwolenie na to, że jak jest ryzyko, ryzyko utraty wartości biznesowej, czyli na przykład jest ryzyko produkcji, podejmujemy to ryzyko, mówię, dobra, produkcja najważniejsza, trudno, maszyna jest niesprawna, ale ona dalej działa, więc tylko musisz uważać. Dokonania techniczne i organizacyjne wpływające na bezpieczeństwo, tu między innymi również kwestia szkoleń, to było też wczoraj powiedziane, że szkolenia niespecjalnie w tym portfolio różnych narzędzi przyczyniają się do tego, żeby to bezpieczeństwo było realizowane na odpowiednim i zadowalającym poziomie. Nadzorowanie i ocena pracowników. Ja zawsze pytam przedsiębiorcę, kiedy ostatni raz pracownik był doceniony za to, że pracuje bezpiecznie? Bo my jesteśmy wychowani w kulturze karania. Jak jest coś źle, to od razu wiemy. A jak jest coś dobrze, no przecież płacę mu w terminie. To jest wystarczająca nagroda. No i ostatnia rzecz. Wyjaśnienie przyczyn wypadków. No i nie mówię o katastrofach wtedy, kiedy tych ofiar jest o wiele więcej. Wczoraj też pan doktor, który przedstawiał referat mówiący o zagrożeniu tych pracownikach, którzy są pracownikami spoza zakładu, a świadczą pracę na rzecz zakładów energetycznych, 61% to przyczyna ludzka. Tam było tak wskazane. Tylko moje pytanie, co to znaczy przyczyna ludzka? Czy protokół był tak napisany, że no dobrze, że była przyczyna ludzka, bo pamiętajmy, że w nauce o wypadkowości mamy przyczyny ludzkie, techniczne, organizacyjne i niektórzy jeszcze wymieniają sił natury, tak? I bardzo często w tych protokołach te ludzkie gdzieś tam właśnie komponujemy, że to bezwzględnie wina. Czyli to, o czym też mówiła wczoraj pani profesor, nie patrzymy na to, co w systemie nie zadziałało, tylko kogo byśmy mogli wziąć i wskazać, to ty, ukrzyżuj go. Znaczy, daleki jestem od tak drastycznych kar, żeby jasność była. Szanowni państwo, wydaje mi się, że nasza konferencja, która niestety z bólem serca, trzeba powiedzieć, dobiega końca, była taką konferencją, gdzie staraliśmy się dotykać różnych tematów. Ta interdyscyplinarność, szczególnie bezpieczeństwa w kontekście ekologii i pracy, ona była doskonale wczoraj, szczególnie rano pokazana. Profesor Misiołek wskazywał, że i nawet ta katastrofa w Czarnobylu i te wszystkie inne, które były przedstawiane, to
pewien związek przyczynowo-skutkowy, gdzie pierwotnie być może chodziło, czy przyczyną było bezpieczeństwo, ale niestety w rezultacie miało przełożenie o wiele szersze, bo na całe środowisko. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy, ta seulska 187, nie mówi tylko o kulturze bezpieczeństwa, czyli nie mówi tylko o tym, co w zakładzie, ale mówimy tam o preventive culture, tak? Czyli kulturze zapobiegania w szerszym kontekście. Zdrowy, bezpieczny pracownik to zdrowy, bezpieczny obywatel, który chce żyć, wydaje pieniądze, PKB rośnie, wszyscy są szczęśliwi, bo tak de facto, jak nie wiadomo, co w życiu chodzi, to niestety chodzi o pieniądze. Wątki były różne, natomiast wydaje mi się, że oscylowały w tym głównym nurcie, jaki był naszym założeniem i którym zawsze są te nasze konferencje Wydziału Nauk Technicznych, czyli bezpieczeństwo pracy, środowisko i zarządzanie. Dzisiejsza się kończy, szanowni państwo, ale już za 2 lata pewnie będzie następna. O czym mówiła pani kanclerz wczoraj w części bankietowej, już we wrześniu będziemy mieli kolejne forum Safety First, szczególnie mi bliskie, bo odnoszące się do idei kultury bezpieczeństwa pracy. Oczywiście już dzisiaj, szanowni państwo, mogę sobie pozwolić na to, mam nadzieję, zaprosić już państwa wszystkich, czujcie się już zaproszeni. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy dalej starali się odpowiedzieć na pytania, co zrobić, żeby był człowiek w środowisku pracy bezpieczny, ale żeby człowiek w ogóle w środowisku był bezpieczny, żeby ta nasza Matka Ziemia funkcjonowała dalej i żebyśmy patrzyli szerzej, nie tylko tu i teraz, ale to, co będzie za 50 czy za 100 lat, bo my tego nie dożyjemy, ale nasze wnuki, prawnuki, być może i warto by też na nich spojrzeć i o nich pomyśleć. Dziękuję bardzo. We'll be right back.